Damian Skorzyński przedstawia XCOM Enemy Within pod tytułem Terror, starcie z sektopodem. W rolach głównych wystąpili pułkownik Katarzyna Bednarek, pseudonim Szachmat, kapral Mateusz Ocetkiewicz, szeregowy Grzegorz Pyziak, szeregowa Alicja Łoboda, szeregowy Robert Jewuła oraz szeregowa Małgorzata Kula. Hej, to jest XCOM Enemy Within, ja jestem Gal, ostatnio dostajemy mocno w ciry, ale cóż... Co dalej? O, przekaźnik hiperfalowy się wybudował, no i dobrze. Terror? No to chyba po nas. To jest chyba po nas. Szachmat wróciła. No to jest jedyna dobra wiadomość. Ocet będzie mógł iść. Ale reszta to trzeba by było zrobić jakąś ekipę. Tutaj nie, tutaj na pewno nie. Grzesiu pójdzie na pewno. Tylko trzeba go inaczej uzbroić. Grzesiu, dostaniesz skołpa i dostaniesz pancerz chitynowy i tą plazmę dostaniesz ode mnie, no i pistolet niech będzie. Kurde, Miazga był świetnym żołnierzem, już się zaczął wyrabiać i poległ niestety. Poległ też nasz Paweł Menderak, czyli nasz nowy snajper. No szkoda. Dobra, szachmat wróciła. Tylko dam ci może apteczkę. Nie wiem, czy pancerz hitynowy nie byłby lepszy. No może jednak ten pancerz hitynowy. Kurde, ale to ci na froncie powinni dostać pancerz hitynowy. Ile ty masz? 59. To na pewno nie pójdzie z nami. O, tu jest jakiś. Weźmiemy na pewno Gosię. To jest Fiona, czy to jest druga Gosia? To chyba Fiona. Fiona jeszcze żyje. Robert Jewuła pójdzie. To pójdzie Gosia i Robert Jewuła w te dwa puste miejsca. No, to będzie Malicję musieli wziąć. Robert Jewuła i Gosia Kula pójdzie. Z czego... Gasia dostanie skołpa. Pancerz hitynowy na pewno. Dobra, dam ci Titan Armor i dam ci taką kombinację. Dobra. Ocet pójdziesz. Będziesz miał tylko skołpa, tu mam. Dobra, ty mi weź apteczkę. I skołpa. I tutaj ten armor już nie dostaniesz, bo nie mamy na tyle. Ale będzie kurde teraz masakra, wam powiem. Ale się robi coraz się trudniej robi. Robert Jewuła. Robert, ty dostaniesz ode mnie... A, dostaniesz granat widmo i... apteczkę. I dostaniesz ode mnie... Aha, nie mam już plazmy. No to będziesz miał tak jak teraz jesteś, tylko może pistolet laserowy jeszcze. No i mam nadzieję, że damy sobie radę. No dobra. Lecimy. Szykujcie się, uderzeniowy jeden. Francja prosi o pilną pomoc. Mam nadzieję, że to będą krusalidy same, a nie jakieś obcych w dużym mieście. Jakieś heavy floatery albo sektoid commandery albo coś w tym stylu. Dobra, będziemy widzieli zaraz. W ostatniej misji korzystałem znowu doświadczonych żołnierzy i szeregowców, którzy się zapowiadali naprawdę obiecująco.
No i straciłem poza tym sporo broni plazmowych. I żeby było śmieszniej, straciłem trochę Titan Armor. O, oh, fuck. Ale co zrobić, no cóż. Nie układa nam się to. Jedna misja, która nam wykończyła elitę i zaczyna się robić nieciekawie. Czekamy na rozkaz zrzutu. Potwierdzam, Wielkie Niebo. Drużyna ma zgodę na zaatakowanie wroga. Strzelajcie ostrożnie, na ziemi są cywile. Powtarzam, w SD znajdują się cywile. No dobra. Co to jest? Gosia kula. Dobra. Nie wiem, tu na razie nikogo nie widzę. Szachmat, może się cofnie się tutaj. Wiem, będzie mnie pytało, czy kończymy misję. Zapewne. Dobra, kto tu jeszcze jest? To podbiegnij tutaj, Alicja. A ty mi podbiegnij tutaj, Ciesiu. No i się rozglądamy. Tu musimy się tylko zmienić na pistolet i też się rozglądamy. Ciekawe, czy... Nie, kontynuujemy misję. Wiem, że się będziecie teraz mnie pytali, bo w takim miejscu stoję. O, cyberdysk. Dawno cyberdysków nie widzieliśmy. Tam coś zabiło. Dobra, dron uciekł. Dobra, ale my zobaczymy, co tu w środku się dzieje. Zanim zaczniemy walczyć z tym cyberdyskiem. Sektopod. No to ładnie. No to pięknie po prostu. Kogo widzisz? Tylko tego dronika widzisz, niestety. Kurde. Ale pójdź tutaj. Tam może będziesz coś więcej widziała. Jest, kogoś widzisz? Znowu tylko tego dronika. No dobra. Tu widzę więcej. Jednego drona. Widzę tego cyberdyska. No dobra. Trzeba będzie pełna osłona? Tak, to jest pełna osłona. Kto? Ty byłeś na Overwatchu? O kurde, to tego nie przewidziałem, że to tak się potoczy. No ale strzelmy do niego. Za 9, ładnie. Ładny strzał. Ale kurde, dużo mu zostało. Podszedłbym tam do niego, ale go raczej nie zabiję. Czy widzę tego sektopoda? Nie, ale widzę tego cyberdyska. No to strzelimy do niego. Oh, yes! Myślałem, że go nie zabiję. A tu jednak, taka niespodzianka. No dobra. Nie tędy. Ty się wycofaj mi tutaj. Dobra. Na snajper chyba tylko na widoku drużynowym widzi, tak. Niestety. 77. Doszedł do tego 77. Aj, ale niestety nie trafiłeś. Dobra, tutaj się rozglądamy. Aha, tu jeszcze mam kogoś. Mam nadzieję, że ten sektopod nas nie będzie widział. To bym się tutaj cofnął. A jednak, kurde, myślałem, że go nie będzie widział, sektopod. Miałem taką nadzieję, bo ja go nie widziałem. Uff, ale chyba nie... Chyba nie trafił. Dobra, ale widzi jednego tego drona widzi.
Więc strzel do niego. Dobra. Gorączka bojowa się włączyła naszym ludziom. Tutaj się rozglądamy oczywiście. No i zobaczymy, co ten sektopod wymyśli. O, tam strzelili do cywila. Dron. Sektopod, co on wymyśli? Wow! Co on zrobił? Co on zrobił? O kurde. Ale wyrżnął. Zabij go, szachmat. O, jeszcze go nie zabiłaś. Tam giną, a myśmy nawet nie ruszyli tego sektopoda. Nawet go nie ruszyliśmy. Oh fuck. Ty widzisz tego dronika. Podbiegnij tutaj. Ciekawe, czy byś dorzucił tam granat widmo. Dobra, dorzucisz granat widmo. Super. No to dorzuć ten granat widmo. Ukryj naszego żołnierza. A ona miała przejść w tryb ducha. Dlaczego nie przyszła w tryb ducha? No nie rozumiem tego. Ale strzel do tego drona. Przynajmniej drona załatwiliśmy. Jeden sukces mały. Mały sukces. Mam nadzieję, że ten sektopod nie będzie widział mojego szachmat. Mój szachmat. Dobra, idzie. Tam coś się dzieje dalej. Straciłem już dwóch ludzi, tak? Nie, jednego człowieka na razie straciłem. O, zginął jakiś cywil. Sektopod. Idzie sektopod. Ktoś go wypatrzył. Jest szachmat! Dajesz szachmat! Ale jak ty go wypatrzyłaś, to on może ciebie widzieć. Tylko za 5. Mam nadzieję, że on ciebie nie będzie widział, bo jak ciebie stracimy, to ja kończę ten sezon. I zacznę od początku. O fuck, o fuck. Ale wycedził, ale żyjesz. Dobrze, Grzesiu, żyjesz. Szachmat, załatw go. Załatw go, pokaż mu na co ci stać. Za 10! O kurde, ale gnojek i tak jest mocny. Unieszkodliw mu broń. To musisz trafić. Jest. Trafiłaś. To teraz ja mogę się do niego zbliżyć, bo on nie ma broni, więc mnie nie pociągnie na Overwatchu. Dobrze! Tak jest, gnoje go brywa. Tylko traf. Tak jest! Sektopodzik słabnie. No, traf go. Oje! Zostało mu tylko 4 jednostki. Tylko, że kurde. Dobra, musimy zaryzykować. Run and gun. Zbliż się do niego, jak najbliżej będziesz potrafił. I mam nadzieję, że go trafisz. 86. Nie zabiłeś go! Nie zabiłeś go! Ale mam nadzieję, że nie będzie mógł strzelać.
tam te drony coś walczą dalej. Dobra, nie mógł strzelać. Nie mógł strzelać. Kto ma w ogóle apteczkę? Tu mam apteczkę. U kogo to, kto to jest? Robert Diewuła. Szachmat go widzi. Ocet też ma apteczkę. Dobra. Aha, ty widzisz tam dwóch jakiś. No dobra, tego drona jeszcze u góry widzisz. Więc robimy to tak. Tu jest Robert z apteczką. Aha, dobra. Biegnij mi tu. Dobra, na szczęście ten sektopod nie strzelił do nas. A ty go zabijesz. Zabij tego sektopoda. Jest! Pierwszy nas sektopod! Ale Robert zginął! Aha. Robert zginął w bardzo głupi sposób, bo mogłem się wycofać gdzieś. Był po prostu za blisko był. To ciekawe, czy ona też oberwała. Też oberwała. Fuck! Ja już tam. Mam nadzieję, że ten dron mnie nie zabije. Pewnie będzie do mnie strzelał. Dobra, cywila zabił. Dobra. Tu już nie mam apteczki. Kto ma apteczkę jeszcze? Czy ktoś w ogóle ma apteczkę? Tu jest użyta. Tu mam jedną apteczkę. Na naszym snajperze. Ty go widzisz, tego drona, więc... Ty tam byś wbiegł? Dobra, ciekaw czy ty będziesz go widział stąd, jakbyś tu wbiegł. Dobra, widzisz, coś widzisz. Widzisz tego drona, okej, okay. Wystrzel do niego. Może mu osłonę zniszczysz przynajmniej, jeżeli nie trafisz, ale ty trafiłeś. No i dobrze. Szachmat wbiegnie i użyje tej apteczki. Porządek. Okej. Okay. Zostało nas tylko czterech, tak? Czwórka nas została. No, czwórka. Dobra. Dobra, długa misja nam się szykuje. Czy coś tutaj będzie szło? Heavy floaterze. Dobra, heavy floaterzy nam się tam pojawili. Ale ja sobie przejdę się na tą stronę. Dobra, na razie nic nie widzę. Podejdź tutaj. Też nic nie widzisz. Dobrze. Snajper za pełną osłonę i się też będzie rozglądał. Heavy się rozgląda. Grzesiek się rozgląda. Kurde, Roberta w głupi sposób straciliśmy. No, ale będziemy walczyli. Dobra, idą. Idą floatery. Pudło, oczywiście. Przyzwyczaiłem się do tego. Pudło. Norma. A snajper trafi. Też pudło. Okej.
Choroba, no. O, ale ich obydwu widzisz. Jak pięknie, przynajmniej tyle. Czy stąd byś kogoś widział? A, przez chwilę widziałeś, ale to tylko przez chwileczkę. A, ty widzisz tamtego. To zrobimy dwa strzały. Jeszcze strzał tutaj z headshotem i mam nadzieję, że trafisz. Tak jest. Przynajmniej tyle. 21, no piękny strzał. A tego drugiego spróbuj unieszkodliwić na razie. Tam jeszcze kogoś widzimy, z prawej strony. To prawdopodobnie to jest Krusalit. Tak, to jest Krusalit. Dobra, widzisz go. No to strzel do niego. On jest na razie bez broni, więc nie powinien nam tutaj zagrażać. Tutaj może się Gosia zbliżyć. Aha, ale aktywowaliśmy Krusalida przez to. Dobra, spróbuj do niego strzelić. Niestety. Czekamy na tego Krusalida. Pewnie się do nas zbliży. Ten będzie musiał przeładować broń. No, wycofuje się. Wycofuje się, dobrze robi. Idą Krusalidy. Kurde, ale tych Krusalidów jest więcej. Pewnie się namnożyły już. No dobra. O kurde, nie! Tam u góry kogoś zabili. O kurde, to powiem wam, że się robi nieciekawie, bo mam mało amunicji. Kogo snajper widzi? Aha, snajper nam widzi tylko tego jednego. O, cholera jasna. Zawsze się to tak musi narobić w takim momencie. Dobra, to pójdź tutaj. Nadal 66%. Nie wiem, po co ja się w ogóle chowam, bo przecież on i tak... Prawie zabij go. Jednego, żeby było mniej. Tak jest! Jeden mniej. Włączył nam gorączkę. Jakbym miał pewność, że ty go zabijesz, to bym tam się ruszył. Na razie skończmy tego. O, 98% masz. No to strzel do niego. Mam nadzieję, że go zabijesz. A jest, jednak nie, jednak ci się nie udało go zabić. 57%. Zrobimy to tak. Podbiegnij tu. Masz 60% i się rozglądaj. Liczmy na to, że on nadzieje się na Overwatcha i zginie. Tak jest. Krusalidy... Oh fuck! Jeszcze tutaj jest jakaś ekipa mocniejsza. Okej. Okay. A my nie mamy za wiele amunicji już, nie za dużo nam zostało. Kogo widzisz? Tamtego widzisz z widoku drużynowego? Aha, i ty jeszcze nie masz headshota. No to pięknie. No ale przynajmniej go traf. I naznacz gnojka. Za 8. Dobra, za 8. Dobrze. Masz podwójny strzał? O, jak pięknie się składa, że masz podwójny strzał. Super. Zabij go. Tak jest. Tylko, że teraz chyba szachmat już nie ma amunicji. Tak, szachmat straciła swoją amunicję niestety. A ty widzisz ich obydwóch.
Ale wycofaj się troszkę. Byś kogoś go widziała skąd? Nie, niestety nikogo nie widzisz. Ty widzisz dwóch. Ale również się wycofaj. Nie masz amunicji. O kurde, nieźle. Tu. Rozglądaj się. I ty też się rozglądaj. Jakbyście kurde mieli ci miotonki ruszyć do nas. O właśnie, ruszył się i oberwał, knojek. Ale mam nadzieję, że do nas nie będzie strzelał. Dobra, włączasz sobie zew krwi, to przynajmniej ten nie będzie strzelał, a ten co ten drugi zrobi. Dobra, strzelił do cywila. Okej. Okay. Ty widzisz tego, tylko że to jest 38%. Więc wycofaj się troszkę i przeładuj. Ocet. Ty się ocet rozglądaj. Snajper niestety musi przeładować. Grzesiek, podejdź tutaj. I włącz Overwatcha, zobaczymy co on będzie robił. Zew krwi? Nie, strzela. Kurde, tylko zniszczył nam osłonę chyba, więc ten drugi będzie mógł go trafić. Ale ten drugi widzę, że strzela do tego, do... cywili. Okej. Okay. Heavy tutaj. A widzi kogoś, super. Ale to jest zaledwie 17%, to jest nic. Dobra, my tu jednego z nich widzimy. Ale zrobimy to tak. Snajper tu. Pistolet. Grzej za pełną osłonę. Kurde, nie widzisz nikogo. I została nam jeszcze... Gosia. Gosia tutaj. Rozglądamy się. Rozglądamy się i rozglądamy się. I zobaczymy co oni będą robili. A cywila nam zabijają kolejnego. Które zaraz nam nie zostanie prawie żaden cywil. Dobra, dwóch cywilów zabili. Debile. Okej, okay, debilki. Wyskocz tutaj. Czy będzie tego drugiego widział? Cholera, nie widzisz go. A tu jest cywil niestety. No dobra, to czyli... Kurde, podszedłbym tu. O, ale tego drugiego teraz widzimy ładnie. No dobrze. Załatw tego drugiego. Pozbądź się go. No nie będzie nam tutaj gnojek przeszkadzał w naszej rozgrywce. Grzesiu idzie tutaj. A, zostaje Gosia. To Gosia może stąd go będzie widziała. Widzi go. To strzeli, zabij. No, szanse nie masz najwyższe, ale może akurat. No dobra, niestety nie trafiłaś. A ocet sobie kucnie. Zobaczymy co zrobi ten miotonek. A próbuję strzelać mimo wszystko. Aha, ale do cywila. No dobrze. No to tu poproszę. Stąd już powinieneś go mieć lepsze szanse, że go trafisz. 36. O, właśnie.
To został tylko ten heavy floater, który nam uciekł na samym początku gry. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze tego heavy floatera. Ale to tylko on nam został. To w takim razie szachmat tutaj. Dobra. Grzesiek tutaj. Jest ten heavy floater. Kurde, tylko szachmat teraz jest troszkę odsłonięta. To nie wiem, czy ja to dobrze zrobiłem. Bo on będzie mógł, kurde, do szachmat strzelić. Ale nie. Co on robi? Aha, włącza się na wartę. No dobrze. A czy ja go widzę? Jak ja go widzę, no to przecież szachmat nie będzie miał z nim żadnego problemu, żeby go załatwić. Ha, no to gin, gnojku. Raz. O, nie trafiłaś. To ci się rzadko zdarza. Drugi raz. No, tym razem już zgodnie z tym, co nas przyzwyczaiłaś. Grzesiu, strzel do niego. Wiem, że ty już masz awans i nie potrzebujesz kolejnych zabitych. Aj, niestety. Wypaczyć cię na Overwatchu, czy nie? Nie, nie wypaczył cię. No to spróbuj. Może tym trafisz. Nie, niestety. Co on zrobi? Przesuwa się trochę tutaj. Będzie próbował strzelać. Ale nie trafił. Dobra. My się do niego zbliżamy. To jest chyba już ostatni gnojek, więc może nie musimy się tak strasznie obawiać, że tam coś nam wyskoczy. Dobra, i strzelaj do niego. 37%, no to jest trochę mało. No i niestety to było za mało. To jest nasz support. Ale on nie, ona nie da rady strzelić. To już 46%. No to podbiegnij tu. I próbuj. Może trafisz. 40. Kurde. No to jednak szachmat. Jednak szachmat. No, musisz go zabić. Kurde, 79%, to nie za dużo. Ale to szachmat. Ona potrafi sprzątać. Osiągnięto cele operacyjne. No to straciliśmy dwóch ludzi, z czego jednego trochę przez moją głupotę, bo Robert zginął tylko dlatego, że go źle ustawiłem. Trzech cywili uratowaliśmy. Ale mam pierwszego sektopoda zabitego. No jakiś minimalny sukces. Mimo tego, że dostaliśmy w tej misji naprawdę w dupę, no to jest mały sukces. Mam nadzieję, że ma miejsce na dysku i że to się zmieściło, to nagranie. Dlatego ja się szybko wyłączam po powrocie do bazy od razu. Tylko szawansy rozdzielimy. Wreszcie nam się udało. Ocet awansował na kaprala. Nie, na sierżanta już awansował. Dostaniesz Shredder Racket. Dobra, będzie ocet miał Shredder Racket, ale to jest ocet. Będziemy musieli go nie szychać, to jest ocet. No i Grzesiu. No to ogień osłonowy dostaniesz, Grzesiu. No i na tyle by było w tej misji. Będziemy w kontakcie, dowódco. Meld dostaliśmy jakiś. Nie wiem skąd, ale dostaliśmy jakiś meld. No dobra. To dzięki. Dzięki za tą misję. Do usłyszenia w następnej misji. Mam nadzieję, że jakoś się pozbieramy.